Dwa ważne tematy polityczne, bieżące. No to kwestia wyników wyborów na prezydenta Gdańska i kwestia powstania Konfederacji przeciwko Unii Europejskiej. Konfederacji za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Tak? KORWiN, Narodowcy, Braun, Liroy. Pierwsza rzecz. Spotkałem kilka osób i rozmawiałem z kilkoma osobami również ze Stanów Zjednoczonych, które były bardzo zawiedzione, że takie niskie wyniki miał pan Grzegorz Braun. Na co ja odpowiadałem zawsze, że no wyniki były fenomenalne. 12% oficjalnie, wszystko wskazuje na to, że nieoficjalnie, czyli prawdziwe wyniki były rzędu 24-30, a może nawet więcej. I że to było przewidywane, czy nawet lepsze wyniki były przewidywane, to świadczy o tym zachowanie przeciwników, którzy, gdy pan Grzegorz Braun zaczął działać w Gdańsku, to wpadli w pewną panikę i zaczęli stosować różne metody poniżej pasa. I to nie tylko w samym Gdańsku, ale na przykład poprzez YouTube, prawda? To wyłączenie programu na żywo z panem Braunem w telewizji w Realu 24. Wyniki były dobre i co one pokazują? One pokazują, że w każdym mieście, również nawet w Trójmieście, czyli tym miejscu, gdzie ulubionym przez masonerię, gdzie masoneria wyłazi ze skóry, żeby to było jej i tylko jej, że jest dużo ludzi, którzy myślą o Polsce, myślą po katolicku, tylko tyle, że ci ludzie są rozproszeni, działają pojedynczo, nie wiedzą o tych innych. I takie działanie jak pana Brauna w Gdańsku spowodowało, że ci ludzie się obudzili, że się poznali nawzajem, że zaczęli razem działać. To z tego może coś być i oni mogą obudzić następnych. 12%, jeżeli będziemy to brali pod uwagę, no to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I także warto było, jest to sukces i miejmy nadzieję, że ten sukces przekuje się na kolejne sukcesy, że już ci, którzy rządzą Gdańskiem, masoneria gdańska będzie miała trudniej o wiele ze wszystkim tym, co tam robiła, robi i chce robić. Natomiast kwestia Konfederacji. Pamiętajmy o tym, że Konfederacja to jest taki stary polski obyczaj. Tworzono Konfederację, kiedy był jakiś problem, kiedy Polska była zagrożona, kiedy władza polska była przejmowana przez obcych. I Konfederacja to coś, to takie porozumienie wszystkich ze wszystkimi, którzy pewne wartości uznają. Czyli te wartości są wspólne, te wartości są podstawą Konfederacji. Natomiast mogą różnić się w 1000 różnych spraw. I wydaje się, że tutaj jakby mamy dobry przykład, prawda? Pojawiają się, łączą się ludzie o bardzo odmiennych poglądach na wiele podstawowych spraw, ale łączy ich jedno, łączy ich przekonanie, że Polska bez Unii Europejskiej będzie niepodległa i będzie wszystko dużo lepiej w każdej możliwej perspektywie i takie konfederacje warto tworzyć. I pamiętając też o tym, bo tutaj świetnym przykładem jest Konfederacja Barska, że jeżeli utworzy się konfederację w sposób prawidłowy, tak jak utworzono Konfederację Barską, to ona będzie się rozwijać niejako sama z siebie. Prawda? Z Konfederacją Barską było tak, że ona ta pierwsza już dawno zaginęła, a tworzyły się na tym samym programie dalsze, które działały w taki sposób, jakby realizowały jakieś zalecenia tej pierwszej, jakby W tej pierwszej było dowództwo. Tu dowództwa żadnego oczywiście nie było. Chodziło o to, że program był jasny, czytelny. Chodziło o Polskę, o polski katolicyzm i Konfederacja działała. Więc miejmy nadzieję, że ta Konfederacja dotycząca wyjścia Polski z Unii Europejskiej też będzie działała w ten sposób, tylko z lepszym skutkiem, to znaczy doprowadzi w końcu do tego, że będziemy poza Unią Europejską.